Hej, hej, witam serdecznie. Kontynuujemy przygodę. Ale wiecie co? Ja miałem gdzieś tutaj, mi mignęło, że ja mogę rozbudować centrum medyczne, a odpowiedni członek, by to zrobić, jest ten typ. Nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa. Mordin! Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz chwilę na rozmowę. Oczywiście. Zaraza na Omedze pokonana. Dużo czasu na analizę danych o zbieraczach. Imponujące wyposażenie laboratorium. Brakowało mi udziału w operacjach z budżetem. Szczególnie SI jest bardzo przydatna. Najlepszy sprzęt, jaki widziałem od czasów oddziału do zadań specjalnych. Jak sobie radzi twój asystent, Daniel? Całkiem nieźle. Jest bezpiecznie. Od zniknięcia zarazy okolica spokojna. Zostawiłem mu mechy obronne na wszelki wypadek. Ostrożności nigdy za wiele. Poza tym miałem ich dość. Hałaśliwe. Nie używałem ich w OZS. Mówisz, że byłeś w oddziale do zadań specjalnych. Jakie badania tam prowadziłeś? Nie tylko badania. Kilka misji zwiadowczych. Tajne, bardzo ryzykowne. Służyłem pod młodym kapitanem Kirahi. Badałem genofagium Krogan. Zbierałem próbki wody i tkanek z krogańskich kolonii. Współpracowałem z kapitanem Kirahi z OZS. Jego zespół pomógł mi zniszczyć fabrykę klonów Sarena na Wirmirze. Słyszałem, że Kirahi zginął na Wirmirze. Był za słabo wyposażony. Ale i tak zniszczył fabrykę. Dobry kapitan, pełen oddania. Ale był też trochę kloaką. Uwielbiałem jego mowy. Utrzymać szyk. Wolałbym wykonać robotę i wracać do domu. To pewnie wojskowa brawura. Żargon, pokaz siły. Bez urazy. Miło się rozmawiało, Mordin. Muszę wracać do pracy, prowadzić badania, tyle danych. Jestem tu w razie czego. Teraz sobie uświadomiłem, moi drodzy, że ten update statku będzie mi potrzebny w tej walce na końcu, ale ten update będzie możliwy dopiero... Chociaż nie, już mogę to zrobić, tylko nie mam szmalca. Ale te ulepszenia statku będą mi dawały postaci, o ile dobrze sobie przypominam, jakim będę robił dobrze, czyli te misje takie prywatne będę dla nich napierdaczał. Dobra, robimy. Czyli może niedobrze, że z nim gadałem, lub dobrze, nie ma znaczenia. Sprawdźmy, co mamy teraz do wyboru. Stadela, zwierbuj mistrzynę złodziejstwa. Proszę bardzo. Dokujemy. Ładnie wygląda to. Kiedy ostatnio tu byłem, to była rozpierducha. Wkurza mnie na tych animacjach ta ziarnistość. Dobra. Tego co kojarzę, to będzie inna część. Czekajcie, kogo weźmiemy? Weźmiemy jego. No skurwiela, weźmy, bo on jest dobry. Akceptujemy. Dwa punkty. To nie, to ja czekam. Chcesz coś tam sobie rozdać? Nie chcę. A, bo nie może, no tak. Ale ten sobie mógł coś wybrać. Aha, poczekajcie, wrócę do Shepard'a, bo ja tutaj urwanie to... O. Porobiłem. Nie tak jak chciałem. Chciałem zobaczyć, jakie perki jeszcze mogę dać sobie gdzie indziej. Komandor Shepard, wpisz hasło, aby otrzymać darmowy prezent. Kurwa, aż się boję. Proszę podać hasło, komandorze Shepard. Wiesz, kim jestem, Kazumi. Nie przychodzę tu dla zabawy. Słyszałam, że twarda sztuka z ciebie, ale pomyślałam, że odrobina intrygi nie zawadzi. Kazumi Goto. Do usług, ale najwyraźniej już to wiesz. Dobrze mieć cię u boku, Kazumi. Gotowa? Mam mało bagażu. Zresztą i tak przemyciłam go już na twój statek. No i miło, że pomagasz mi ze skokiem. Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę w stroju wieczorowym. A co ma do tego strój wieczorowy? Mógłbyś chyba pójść tak, ale wyróżniałbyś się na eleganckim przyjęciu. Szukam Greyboxu mojego partnera. Zabrał go niejaki Donovan Hawk, ale ja go odzyskam.
Zobaczymy. Niczego nie gwarantuję. Jasne, ale na pewno chętnie zobaczysz, jak wygląda skok z moim udziałem. Lepiej już kończmy. Głupio to musi wyglądać, jak stoisz i gadasz do reklamy. Do zobaczenia na statku! No to świetnie! To świetnie, moi drodzy, kurwa, już ją zdobyłem. Dobra, spadamy, nie? Normandia. Udaj się. Szybka akcja, myślałem, że będzie jakaś misja. Przyznam się, że to chyba jest z dodatku postaci, a ja nie kojarzę w ogóle tej misji, więc nie miałem. I to będzie dla mnie nowe. To, że nie pamiętam, to jedno, ale to będzie w ogóle dla mnie nowe. Świetnie animacja jest, że wyleciałem. Tam była jakaś mgłowica powiedziana, że sobie mam... O, pomóż Kasumi. Świetnie, już mam nawet zaznaczone. Wiedzieli, że to kurwa debil gra, więc... Dobra, i teraz co? Te gazowe olbrzymy można sobie darować chyba, nie? Średnie złoża. To ja nie wiem, czy średnie też będziemy badać. Tu się namacham, a tu nic z tego nie będzie. O, akurat było. Wyrzucam sondę. Dobra. A tu mam liczbę sąd. Kurwa, nie widziałem, słuchajcie. O nie, tam kurwa mam pełno prawie. Dobra, słuchajcie, ja tu mam tyle rzeczy, że nie ma sensu chyba. Znajdę coś, się będę wkurzał, nie, że znalazłem. Sonda wystrzelona. No, widzicie, jak to jest? Gdzie to machnęło? Cholera wie, nie? Dobra, jeszcze tu ten sektor. Tak z dupy. Malutko. Oho. Wyrzucam sondę. Nachapałem. Świetnie. Escape, nie? Nie ma co. Dobra, gdzie ta misja dla niej? Jest. Mogę skanować? Brak złóż w ogóle, to kurwa jaki jest ten skanować? Znowu mogłem zobaczyć, co mam, ale się skupiłem na napisie, który mi migał, nie? Nieźle się prezentujesz, panie Salomonie Gunn. Hawk się nie połapie. To chyba dobry moment, żeby zdradzić mi kilka szczegółów. No, dobrze. Nasz kumpel Hawk urządza przyjęcie dla najbliższych przyjaciół. Kilkudziesięciu najgorszych kłamców, oszustów i morderców, jakich można spotkać. Wszyscy przyniosą gospodarzowi prezenty. Naszym jest cudny posąg twojego starego kumpla Sarena. Przepiękne dzieło sztuki, a w środku nasza broń i pancerze. Możesz zatrzymać pistolet, tylko go nie wyciągaj. Nie będą się ciebie czepiać z powodu broni krótkiej. W środku skierujemy się do skarbca Hawka, gdzieś na tyłach sali balowej. Zbadamy zabezpieczenie i zaczniemy się z nimi rozprawiać. Posąg i twoja broń będą już w środku. Świetnie. Potem pozostanie nam już tylko odzyskanie Greyboxu KG'ego. Będę mogła go wreszcie pożegnać. Powinno być ciekawie. I o to chodzi. A ona się nie przebrała? No. Tu wysiadamy. Za panem, panie Gunn. Proszę chwilę zaczekać. Mamy jakiś problem z posągiem. Jakieś kłopoty? Nie, panie Hawk. Standardowy skan. My się chyba nie znamy. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Miło mi. Skanery niczego nie wykrywają. Nasi goście raczej nie przylecieli tu aż z Ilium, tylko po to, żeby broić, prawda? Możesz przejść, Gunn.
przyjmij moje przeprosiny. Poproszę jednak, żeby twoja towarzyszka pozostała na zewnątrz. Na pewno to rozumiesz. Jeśli poczujesz się dzięki temu bezpieczniej, zaczeka na zewnątrz. Niezmiernie się cieszę. Życzę udanej zabawy. O, nie do końca tak to planowaliśmy. Nie przejmuj się. Dalej ja się tym zajmę. Fajnie. Teraz to ty będziesz musiał gadać. Będę się trzymać na uboczu i spróbuję ci pomagać. A na wszelki wypadek utrzymujmy kontakt radiowy. Musimy znaleźć drzwi i ocenić zabezpieczenia. Potem obmyślimy kolejny krok. Jednak wejdzie do środka. Odszukaj drzwi do skarbca. Jak sobie poradziłaś z sytuacją na Alefie? Wystarczyło zastosować siłę, odrobinę presji. To droga do pomieszczenia ochrony. Wcześniej czy później trzeba tam wejść. Zbadajmy skarbiec, żeby się zorientować, czego nam potrzeba. No kurwa, nie wiem, gdzie to jest. Kuminek ma jebaniec. Co sądzisz o tym całym Archaniele? Podobno nie żyje. Czy gdzieś tam wyjechał? I dobrze. Ha, 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 jakie świetne przyjęcie. Podobno pan Hawk ma... Ej, a co jest tam? Chyba sypialnia Hawka. No. O, tu chyba są te. Naprawdę niezłe miejsce. Przynajmniej. Prywatne pokoje pana Hawka są niedostępne bez przepustki. Zależy mi, żeby się tam dostać, ale najpierw musimy obejrzeć skarbiec. Wiem, moja droga, kurwa, szukam. A, tu nie wejdę. A tu też nie wejdę. To gdzie kurwa jest ten skarbiec? On przylazłem. Świetnie, kurde, opcje mi się kończą, a ja jestem w dymie. No tu jest... Tu jest fucking... Tym nie pojadę do góry, gównem. Ej, tu nie ma za dużo zwiedzania. O, tu coś mam, poczekajcie. Komendant Rhodes. A tu jeszcze. Gdybyśmy włamali do systemu komunikacyjnego ochrony, moglibyśmy zdobyć przydatne informacje. Ładnie. Jest tego więcej niż się spodziewałam. Zamek głosowy chroniony hasłem. Bariery kinetyczne, czujnik DNA, chyba seria AX700. Wszystko, czego trzeba do ochrony skarbca. Będzie z tym jakiś problem? Nie obrażaj mnie. Potrzebujemy próbki głosu do zamka, więc musisz trochę pogawędzić z Hawkiem. Trzeba też znaleźć hasło. DNA? Łatwizna. W prywatnych pokojach Hawka na pewno nie zabraknie materiału genetycznego. A bariera? Wystarczy odciąć zasilanie, jeśli je znajdziemy. KG załatwiłby taki system przez sen. A ja jestem jeszcze lepsza. Do roboty. No to rozumiem, że ona chodzi ze mną. Do obejścia czujnika nadal potrzebujemy hasła i próbki głosu Hawka. Dobra. Kabel zasilający barierę puszczono tu chyba pod podłogą. Przestawię twój omniklucz na wykrywanie pól elektromagnetycznych. Kurwa, a jak wykrywa się ten pole... O, dobra. Łopanie, to ten kabel, nie? Wypadł. Kurwa, Maciak, poprowadzili ten kabel jebany. Jest. Podtrzymuj rozmowę dość długo, żebym mogła uzyskać próbkę jego głosu. Użyj swojego wdzięku, szep. Działaj, kiedy zechcesz. Twoja kolej. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, Gan. Mam nadzieję, że scena przy wejściu nie popsuje ci wieczoru. Nigdy nie brakowało chętnych do polowania na takich jak my. Racja. Fakt? Cieszę się, że mnie rozumiesz. Dziwi mnie, że nie masz lepszej ochrony. Otwarcie bram twojej siedziby to odważny ruch. To prawda. Ale i jasny komunikat, że nie boję się żadnego frajera, który odważyłby mi się postawić. Ludzie pragną teraz wygody, rozrywki, miłości. Nie rozumieją, jak krucha jest galaktyka. Dbają tylko o proste luksusy. Dlaczego? Bo tacy jak ja, o, i tacy jak ty, robią straszne rzeczy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania galaktyki. To przyjęcie dla nas, sprzątaczy.
to rusztowanie, na którym opierają się pokojowe mrzonki naszych społeczności. Obyśmy zawsze znajdowali rynek na nasze usługi. To się nazywa rozwiązać komuś język. Mamy już dość materiałów na próbkę, zostaw go. Życzę udanej zabawy, Gan. Kiedy poznamy hasło, będziemy mogli oszukać skaner głosowy. Świetnie, ale gość mi poszedł, o. Sekunda. Bajlando. Chciałbym się włamać do tego pokoju ochrony, wiecie? Nie wiem, czy to się da zrobić, czy nie. Zaczekaj, otworzę przejście. No, da się, zajebiście. I że komandor Shepard tak naprawdę żyje. Czekam na sygnał. O kurwa, hacking. Dam radę. C, dam radę. Ale to odjebałem? Od razu kurwa to? Nie wolno wchodzić. Załatwić to! Szybka akcja, kurwa. Skurwy syn dostali. Czekaj, bo tu mam szpunconko, a ty tam pierdoczysz. A ci oglądają, zobaczcie sobie. Perugia. Gia, gia. Masz coś? Hasło brzmi Perugia. No dobrze. Nazwisko typa, który ukradł Monę Lizę. Niezłe. Podsłuchuję ich rozmowy. Powiedz strażnikowi pokojów prywatnych, że przysyła cię komendant Ro. Teraz wezmę próbki głosowe Hoka i... gotowe. Możemy załatwić skaner głosowy. Świetnie. Prywatne pokoje pana Hoka są niedostępne dla gości nieposiadających przepustki. Mam przepustkę. A z czyjego upoważnienia? Mam przepustkę od komendant Row. Dobra, chwila. Komendant Row, mówi Samuels. Dała pani komuś przepustkę do prywatnych pokoi pana Hoka? Mają zezwolenie, Samuels. Przestań tu wydzwaniać. Rozumiem. Przepraszam za kłopot. Możecie wejść. Życzę udanej zabawy. Hasła nie mówiłem. Byłem gotowy, żeby na liście to było. Ja bym miał wybór jakiś taki fajny, ale to dupa zbita. Aha, ja tu po DNA przyszedłem, dobra. Czyli jest jakiś cel. Mam nadzieję, że nie będzie na Golasa w wyrze leżał. Szukaj wszystkiego, na czym może być jego DNA. Szybko i po cichu. Ha. Masz próbkę? Nie, kartę kredytową. Pusto. Szkoda, niedopałek papierosa byłby dobrym źródłem DNA. Dzień dobry, czas wstawać. Przepraszam. Czysto. To roślina. Biorę wszystko. Brak DNA. No na klawiaturze nie ma. Próbował złamać Greybox Cage'ego. Jeszcze nie ma wszystkiego. Wciąż nie złamał zabezpieczeń. Sprzątaczki nie dotykają takich skarbów. Możemy stąd pobrać próbki na skórka. Tyle tylko, że nie będą czyste. Lepiej poszukać innej próbki. Gdzieś mi mignęło. Świetnie. Lekką panikę wpadłem pod koniec. O. No i co? Nic się nie podoba, dziewczyno. Kurwa mać. A, wyro. Nie ma włosów ani naskórka. Ma tu dobre sprzątaczki. Kiepska próbka śliny, ale i tak się przyda. Do czujnika będziemy jednak potrzebować więcej materiału. Kurwa, nie mam więcej. Ty taka wybredna jesteś. A, bo to trzeba nie włączało. Możemy poprosić Hoka z datapadu. Chyba spędził z nim ostatnio sporo czasu. Powinno wystarczyć, chodźmy stąd. O, ty już nie chcesz? Dobra. Pistolet na razie się przydał. No mało, dwóch oponentów tylko było, to dramat. Powinno być więcej. Może jak będę uciekał stąd, będzie jakaś drama większa. O, panie, kurwa, pić. Dobra, idziemy na dół. W teorii mamy wszystko, nie? Świetnie się bawimy na przyjęciu. Tu w ogóle nikt nie obstawia, to też z dupy fajnie. Udało się, bariera wyłączona. Wymagane hasło. Perugia. Identyfikacja głosu. Pozytywna. Witam, panie Hok.
To już? Identyfikacja DNA pozytywna. Witam, panie Hawk. Poszukam kamer. Ty się tymczasem ubierz. A możesz, kurde, mówić synchronicznie z postacią? Coś jest zjebane w tej grze. Dajcie mi mój strój, kurwa. Świetnie. Ciekawe, czy ona wie, że ja na YOLO robię. Co ja mam z tym wspólnego? Wyjdź, kurwa, nie chcę. Nie chcę broni wybierać, przecież nie umiem. Ocie, kurwa. Więc tak wygląda skarbiec Hawka. Nieźle. Skaner naprowadzi nas na Greybox, to już niedaleko. Biegnę. Jest to? To szarańcza karty. Ta szarańcza. Z tej broni zabito dwóch prezydentów. Cudo. Schowałem sobie? Bóg nie zaprotestuje, jeśli to... To może być przydatne. O mój Boże. Jest. Spokojnie, panno Goto. To zamek szyfrowy. Wyczułem cię przy wejściu. Wiedziałem, że jeśli to ty, i tak się tu przedostaniesz. Znasz mnie. Nie chcę nikogo rozczarować. Potrzebuję zawartości twojego Greyboxu. Wiesz, że jestem gotów dla niej zabić. Twoje zdolności faktycznie robią wrażenie. Dostałaś się do mojego skarbca, jakbym w ogóle go nie zamykał. Ale i tak zginę. Nie! Może teraz posłuchasz. To mu zamknęło gębę. Zabić ich! Ej, od razu tak, kurwa? Dobra. A tak, jak ładnie ich kurwa jebie, a mnie jebią teraz. Nie wiem, jak się leczyło, czy się leczyło w tej wideo. Dostał, kurwiszon. Tak, jak lata pojebana, fajna dziewucha. Dobrze! Ciulów 100! Tu się schowałem. Zajebani chyba, co? Sprawdzam plany. Na wschodzie jest lądowisko, wynosimy się stąd. Joker, wyślij nam prom, szybko! Poczekaj, kurwa! Nie mogę tu już puncić? Ha! A, to nie jest mi dane wziąć więcej broni, jakby były tu. Ale tu mogę sobie pozmieniać, proszę bardzo. O kurwa. A ta jak gada fajnie. Dostał, kurwa, jebaniec. Dostał, jebaniec. Jebaniec duży teraz. A kurwa mnie na kurwia. O kurwa! Niepotrzebnie wychodziłem, ale tak już go chciałem tym ostatnim strzałem zapierdzielić. To zrobił mi kuku, no. Zauważone.
Nie mogłem go w łeb trafić, jebańca. Ale teraz go trafiłem, dobra. O, to teraz ta sztuczka. O kurwa, z czegoś dostałem. Dojebany. No przyklej się, jebańcu. Te wybuchy trochę mi pomogły, nie? Bo ich poniszczyły. Znaczy... Wyszli ze skarbca. Zablokujcie ich w środku. Cholera, musimy znaleźć inne wyjście. Dobra, tu są jakieś drzwi. Nie panikuj. Też jestem tu pierwszy raz. Okej, okay, start, kurwa. Dużo napisów takich tutaj na dole. Oto to. I teraz... O, ja pierdoczę. O, fuck! Niedobrze. To jest to. Nie! To jest to. A coś się zrestartowało. Jestem spanikowany teraz. Nie! Znowu się zrestartowało. Nie. O! Fuks! Coś będzie? Załóżmy, że nie, trudno. Przegapię to przegapię. O kurwa, mechy tu będą. No! Jakie zaćmienie? Co ty kurwa jesteś? Skąd ty jesteś? Ta jak ich napierdala! Dobra. Ta jest zajebista. Co ona kurwa lata jak dzika. Toż kurwa nie działało to. Dojebana. Widzisz mnie? A tu jest ona. Kurwaniutka. Świetnie. A baria. A ty co tu robisz, kurwa? Gin, kurwo. Ładuj! A dół? Czuję, że jakieś wajchy szukam. O, kurwa, nie wiem czego. A tu jest jakaś. Jebany się przykleja. Wtedy, kiedy nie chce. O kurwa! O tego to ja się nie spodziewałem, przyznam się wam! No to... Zrobiło na mnie wrażenie, muszę przyznać. Nie pozwólcie, żeby ukradli moją własność. Gdzie wyskoczą? Chujki? Zabijcie krana i o kurwa! Słyszeliście? Mamy ją. Odzyskać życie muszę. Ale napierdalają. Najpierw tych łośków muszę rozjebać. A potem tego grubego sobie zostawię. O kurwa, rakieta tu leży, jak poleciała. Dobra, duży rozjebany. Teraz tego z rakietą skurwiela muszę jebnąć. Ja jestem chujew. Dobra! Dojechałem ją. O kurwa, nie! A to ty! Ja pierdolę, dziecko! Nie walcz ze mną, Kazumi. Wiesz, jak ukradłem za to twojego bogata. O kurwa. O, coś mi przyjebało. Coś mi przyjebało. O kurwa! Coś mi przyjebało i to grubo. Czekajcie, muszę się leczyć. Nie trafiłem typa, ale teraz... Ale to źle czy że zajebiście wyszło?
Pindo, chciałaś mnie tutaj zaskoczyć? Że mi się odnowiło. Jakim kurwa łazikiem przyjechali? O, wyjście, dobra. To wygląda interesująco. A, świetnie. To mocy technologicznych używa. Będę musiał ich polepszyć troszeczkę. Odwróćcie ich uwagę. By w ostatniej walce kompanii byli King Kong. O kurwa, on sam się zajmie. Leci! O ty kurwa, ale na takiego chuja to ja mam fajną broń, której nie widzę. O, chyba nie. Widzisz mnie? No i... Ale ta dostała. I kurwo. Świetnie. Haha! A gdzie reszta? Miał się zająć. O! Coś wziąłem. Tak, trochę niepewnie idę, bo nie wiem, gdzie dla mnie wyskoczą. Nigdy mnie tu nie było. Świetnie. Świetnie. Peda, gdzie jest peda? To już? Wziąłem to niechcący czy chcący? Szukaj czegoś, kurwa, może znajdziemy. Dobra, ona chyba nie jest chętna pomagać mi w szukaniu. Poczekajcie, tu coś jest. Waluta. Dobra, chuj tam, idziemy. Mówił, że się sam zajmie, myślałem, że tu będzie to, ta cała akcja na końcu. A to dupa. Tu nic nie ma? Coś przyleci dużego, mówię wam. Jebany jeszcze ma osłonę. Załatwić po dobroci koto. Pozwól, że pokażę ci alternatywę. On jest zły, zły na mnie. Zły jest na mnie. Dobra. 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 A dojebany. Dobra. Dobra, dojebany. O kurwa! Tego się nie spodziewałem, przyznam się, jebaniec. Odłóżcie broń. Wyluzuj. Kurwa, uaktywnił się znowu. Jest szansa, żebym wziął sobie teraz jakieś te, nie? Dobra, spierdalam. O kur... Nie, kurwa, się przykleiłeś, dziwko! Uwaga, idą! Dobra, wyluzuj. A widzisz mnie? A to ty, kurwa! Zajebałaś typa? Wiem. Wiem. Gdzie jest koleś? Coś mamy zrobić, czy coś? Coś? Słyszę gnoja. Jest, dobra. Co nam opowiadałaś swojemu wnuklowi Kazu? Że kieruje tobą miłość? Chłowiec powraca z pełnymi tarczami. Jeśli zdołam się dostać na statek, skasuję mu tarczę. Ale mi zajebał. Dostaliśmy nawzajem? Potrzebuję otwartej drogi do jego maszyny, podbądź strażniku! Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. 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 Zajebała mu! Jeśli uciekniecie, będę was szukać w całej galaktyce.
Pozbądź się strażników, a ja rozbroję tarczę, daj maszyny. Dobra. 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 O kurwa, zajebał mi trochę. Mam go, no to jazda. Jebana. A ja amunicji nie mam, dziecko! O kurwa! Walę wszystkim, co mam! Gdzie on poleciał? Czekaj, kurwa! Muszę... Chylił się. Dobra. Ostrożnie. Nie pokiereszujcie tej pięknej buźki. Jebie mnie tym gównem. Wleciał. Dobra, gin gnoju. Świetnie! Świetnie! I co? Już? O, nasi! Świetnie, biegniemy! Kredytosy! Świetnie! Taki malutki obchód, nie gniewajcie się! Ale rzuca tym gównem. No nic tu nie znajdę chyba więcej. Nie no, fajne to było jednak. Kurde. Kazumi, jeśli oglądasz ten przekaz, ja nie żyję. Są tu wszystkie znalezione informacje. To duża sprawa, Kazumi. Gdyby dowiedziała się o tym Rada, przymierze miałoby kłopoty. Zaszyfrowałem informacje, żeby je zabezpieczyć. Klucz do szyfru wgrałem na twój Greybox, żeby nikt nie mógł wykraść wszystkich danych. Ale jeśli nie żyję, a ktoś się o tym dowiedział, wystawiłem cię na cel, ukochana. Przepraszam. Keiji. Znam cię, Kazumi. Będziesz chciała zachować te wspomnienia na zawsze. Ale nie potrzebujesz implantu, żeby wiedzieć, że zawsze jestem przy tobie. Proszę, zniszcz te pliki. Nie mogę zrobić nic więcej, żeby cię chronić. Ja... nie mogę, tylko to mi pozostało. Żegnaj, Kazumi. Kocham cię. O kurwa, zniszcz. Hok wiedział, że masz kod. Inni na pewno też wiedzą. To tylko kwestia czasu, nim ktoś cię znajdzie i tajemnica się wyda. Masz rację. Po prostu...
czuję się, jakbym go znowu zabijała. Musisz to zrobić, Kazumi. Dobrze o tym wiesz. Ja... Gomen Nasai, Keiji-san. No i pięknie. Wyższy poziom, świetnie. Fajne to było. Kurde, szkoda, że tego nie było w podstawce. Naprawdę niezłe. Wyglądam jak czub. Jak ja mam się przebrać? Ze zbiornika zdobytego na Korlusie docierają oznaki stabilnego, krogańskiego życia. Umieściłam zbiornik w ładowni. Aha. No dobra, moi drodzy. To w następnym odcinku idziemy zobaczyć, co nasz kroganin wymyśli. Będzie fajnie. I się postaram przebrać. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Pa, trzymajcie się.